z Aleksandrą Tyl. W maju klasy siódme miały przyjemność poznać pisarkę Aleksandrę Tyl i uczestniczyć w zajęciach przez nią prowadzonych. Autorka takich powieści jak Miłość wczytana z nut, Aleja bzów, Magiczne lato czy Szczęście pachnie bzem. Opowiadała o swojej pracy, zachęcała do czytania i rozwoju osobistego. Wspomniała o swojej pasji, o tym, że pisze głównie nocą, wyjadając słodkie czekoladki. Początkującym pisarzom radziła pisać, pisać i jeszcze raz pisać. Ćwiczyć, eksperymentować, bawić się słowem, próbować różnych form. Poza tym dużo czytać. Nie ograniczać się do ulubionego gatunku, sięgać po różne. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, a pani Aleksandra Tyl okazała się być niezwykle ciepłą i otwartą osobą. Dobry pomysł. 2, 4, 6, 8. Jeszcze dwa was poproszę. Właśnie. Czyli jak inni ludzie żyją, widzą różne rzeczy, tak? Niesamowite, co chłopaki, że można mieć frajdę z czytania. Czytanie rozbija, słuchajcie, czytanie nawet powieści obyczajowych, które są historiami fabularnymi, rozbija zawsze wiedzę.